Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chcę zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Medieval 2 na PlayStation 1. Ostatnio żeśmy walczyli sobie z truposzami z trumny i nadstawialiśmy ich trumny do światła, żeby się spalili żywcem. I teraz zobaczymy, co tu się będzie odpierdzielać. Szybka synchronizacja i jedziemy z koksem. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Okej, trzeba by na pewno się wszystko nagrywa. Tak jest, nagrywa się, musiałem się aż upewnić. Mam pół godziny, tam 31-32 minuty do zakończenia nagrania, tak więc będę musiał sobie uważać z tym, jak ja chcę cokolwiek zrobić. I dobra, co tu mamy do zrobienia? Tu chyba będzie walka z bossem, z tego co pamiętam. Tak jest, chyba tak. Oglądamy. What manner of creature are you to disturb the Count's sleep? Why, before me I see nothing more than a reanimated bag of armor and bone. You have done well to get this far, but the Count has walked this earth for 1,000 years, defeating hundreds stronger than you. And for 1,000 more, I should... Get on with it! You interrupt me! For your insolence, you shall suffer beyond all imagining, my ugly little friend. Demon się wkurwił i teraz będziemy musieli z nim walczyć, bo żeśmy go obudzili po tym, jak on se słodko spał. Tylko teraz pytanie, chyba tutaj lepiej miecz mieć. Trzeba uważać, bo kurde, on naprawdę dosyć spory damage zadaje. I w taki sposób nie możemy z nim walczyć, od razu mówię. Bo to się źle skończy po prostu. Kurde, nie dam rady chyba. Dobra, czas na rundę drugą z tym frajerem. I trzeba uważać teraz, bo on, jak widzicie, mocno atakuje. On będzie próbował te lustra przestawiać, ale nie na moją... Nie na moje warcie, że tak powiem. My przed nim będziemy uciekać, bo nic nam nie pozostaje. O, proszę bardzo, widzicie? Frajer nawet nie wie, że źle przestawił lustro, tak by the way. Taką ciekawostką mu teraz sypnę. Sam się udupił. Okej, okay, uwaga. Ale przestawił sam do siebie lustro znowu. Haha, dobrze. Dawaj, 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 dawaj. Stań na środku. Zacznij atakować w końcu. Dobra, jest. Dobrze. Oberwałeś, oberwałeś. 372. Patrz na to, śmieciu. Nie pamiętam mojej konfrontacji z nim 3 lata temu, ale podejrzewam, że było ostro. Dobra, stoimy tu. 308. Ja mam 68 tylko HP. Najgorzej, nie. Przecież nie dam rady. Okej, okay. Coś się stało. You have fought well, my bony friend, but all resistance is futile. You cannot defeat the Count. Teraz widzę, że odpalił swoją drugą formę. To może być przesrane, bo ja mam tylko 52 HP, on ma aż
250, tak więc życzcie mi szczęścia. Dobrze, 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 patrzcie na to. Dobrze, 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 zaraz go udupimy. Jak nic. Jak ciul, zaraz zostanie udupiony. O Jezus Maria. Dobrze. Ale go wycwaniłem, patrzcie. Patrzcie na to, patrzcie na to. Dobrze. Dobrze. Ale obrywa. Ale się wkurwił. O, dobrze. Dobrze, moi drodzy, jedziemy z koksem. Dwa lustra już ogarnięte. Jezus Maria. Trzy lustra ogarnięte. Dobrze. Ten se ziewnął. Wyjebane. A ten se tam spłonął żywcem w ogóle. Ten ma w to wyjebane. W sumie bardzo dobrze, Daniel. Bardzo dobre podejście masz. Oj, masakra. Profesor Lab. Laboratorium profesora. Nasz stan jest opłakany, moi drodzy. Look what I've made with all that vampire juice. Hello, Dan. You destroyed the count. Excellent, excellent. What's the matter? Unfortunately, I'm afraid we've lost all contact with Kira. She went to Whitechapel, and we haven't heard from her since. Well, I said she didn't go. I know, it's all my fault. If anything's happened to her, I'll never forgive myself, and I don't think you'll ever forgive me, will you? We should probably go after Palethorn, but why don't you go and see if you can find her? No, Kia zaginęła, moi drodzy. Trzeba będzie ją teraz ratować. To już mamy ogarnięte. Mamy na razie wszystkie kielichy zebrane. Bardzo mi się to podoba. Tak więc Whitechapel. Tak to się nazywa. Whitechapel, okej. Mam nadzieję, że tu gdzieś będzie fontanna zdrowia, bo nie wytrzymie, jeżeli nie będzie. Mamy bardzo mało czasu. Chcę się sprężyć z tym poziomem, dlatego będziemy jechali z koksem, bo kurde, bateria, ale miejsce na kamerce troszeczkę brakuje. Whitechapel. Dobra, zobaczmy, co tu chodzi. O co tu chodzi, moi drodzy? Co tu jest grane? Na razie idzie dobrze, bo widzę, że początek to... Początek strasznie mi się kojarzy z pierwszą planszą. Z cmentarzem z Medieval 1, tylko taki bardziej ulepszonym cmentarzem. I to jest bardzo fajne, że tutaj trochę taki klimat starego, dobrego metka powrócił, w mojej opinii. Ale muzyka, która tu leci, jest fantastiko, moi drodzy. O, trochę ich tutaj poginęło, bardzo dobrze. Widzę, że tutaj trochę procent już zdobędziemy. Też dobrze. 38. Trochę powiem szczerze, że tęskniłem za tymi zombiakami, za tymi truposzami. Bo to jednak są pierwsi przeciwnicy z gry, no nie? A patrząc na, tym, na to, z kim żeśmy teraz walczyli, to trochę taka nostalgia w pysk jest. Tak jak moja seria na kanale, którą co jakiś czas robię. Elegancko. Trzeba będzie potem sobie strzały ogarnąć na nowo. 83. Dobra, ładnie żeśmy tutaj przykoksili.
Co będziesz chciał od nas, Dan? Dan, I've asked around and Kia was last seen going into a nightclub. The whole area is under a curfew for some reason, so tread carefully. The last thing we need is more trouble. Musimy się dostać do nocnego klubu, bo tam być może być Kia. Może być tam Kia, Jezu, co ja powiedziałem. O! O, to ten poziom jest! To tutaj pały nas będą gonić. O kurde, w sensie gliny. Gliny. Już nas goni, kurde, frajer. Wypierdzielać! Wy nie wiecie, z kim... zadzieracie. Gincie, kurde, frajerzy jedni! Za to, że mnie, kurde, policjant ten zaciukał. To teraz się na was będę wyżywał. W każdym razie, to co chciałem powiedzieć wcześniej, to już zresztą tutaj mówię. Bardzo podoba mi się... Zresztą ja się powtórzę, bo to troszeczkę mogło być niezrozumiane, kiedy było to cięcie całe. Ale bardzo mi się podoba początek tego poziomu, że to jest trochę taki powrót do nostalgii, no nie? Z tą planszą, że mamy tutaj cmentarzysko w ogóle, jakiś taki kościół, nagróbki i naparzamy się z klasycznymi przeciwnikami z Medieval, czyli z truposzami, moi drodzy. No, czego chcieć więcej? Dosłownie nostalgią w pysk dostaliśmy w tym momencie. To mi się bardzo podoba. A muzyka, która leci w tle, jest fantastyczna. Zresztą sami posłuchajcie. Ja teraz zamykam mordę. A grafika tutaj, w ogóle sam pomysł na poziom jest rewelacja. Zamykam mordę, słuchacie soundtracku. Dokładnie tak. Słuchamy dalej, bo tutaj nic szczególnego ja nie powiem od siebie. Może poza tym, że będę uciekał przed policją, która mnie tu ściga. O, siema, kumple. Póki co jesteśmy tu bezpieczni. I tak niech też się pozostanie. Dobra, ustawiamy sobie młot i teraz niszczymy te skrzynki, bo ja widzę, że można je normalnie zniszczyć. Nie, nie można ich zniszczyć, kurde, szkoda. Ale tu możemy skoczyć. I tak też zrobimy. Może fontanna jakaś, cokolwiek? Ej, no przydałoby się coś, nie żeby coś, bo mój stan zdrowia jest naprawdę krytyczny. Gra, nie róbcie sobie ze mnie jaj. Okej? Okay? Słyszycie ten dźwięk? O Jezus Maria, wybawienie! Wybawienie teraz tu jest! No dużo nie zostaliśmy wyleczeni, to prawda, ale zawsze coś. Przynajmniej mamy 300 HP. To jest i tak więcej niż... To jest więcej niż mniej, o. Ej, chwila, moment. A to możemy zrobić tak? Nie, nie możemy. Szkoda. Tu jest jakiś klucz potrzebny. Więc musimy zejść w dół. O, mamy kluczyk, elegancko. A co tu mamy? Zobaczmy, o co tu chodzi z tym. Co tutaj jest? Aha! To ja polecę teraz jako ja tutaj i zbiorę to, co trzeba. Found Griffin Shield. Jakąś mamy tarczę Griffinów. Gryffindor, kurde! Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Okej. Okay. To, co trzeba było zrobić, to zrobiłem. Sorki w ogóle, że mój komentarz jest trochę taki miałki ostatnimi czasy, że ja nie opisuję moich jakby wspomnień z Medieval 2, ale no, prawdę mówiąc mówię, niestety tego nie pamiętam. Moich wspomnień z tą grą sprzed 3 lat, no bo... Prawdę mówiąc, zapomniałem kompletnie o tej gierce na dłuższą metę. Tak więc, no trochę lipa z tym, ale możemy sobie posłuchać mojego stękania i denerwowania się w tych poziomach, to myślę, że powinno was bardzo ucieszyć, szczególnie, że ja wiem, że wy lubicie, jak ja się, brzydko mówiąc, wkurwiam, dlatego będziecie mieli tutaj cały maraton wkurwiania się. O-o! Frajerzy! Policjanci! Nie gońcie mnie! Ja wam nic złego nie zrobiłem! Halo! E,
Tu macie problem, tu są zombiaki, halo! Dobra, mamy spokój, chociaż na chwilę. Co tu mamy? Tu mamy, kurde, mamonę. Fajnie. Elegancko. Kurde, to jest naprawdę popierdolone miasto, że oni tolerują zombiaków, a takiego kościotrupa jak ja nie chcą tolerować. Dziwna sprawa, pojebana, bym powiedział. Przebierzmy się. Haha, widzicie to? Elegancko, patrzcie jak ja ładnie wyglądam teraz, kurde, widzicie? Normalnie, gościu. Ej, tego nie kumam, kurde, jestem przebrany. A i tak mnie gonią i chcą mnie spałować, o co tu chodzi? Dobra, mamy kielich. Mamy kielich, kurczę pieczone. O, mogę się wyleczyć, elegancko. Leczymy się. Dobra, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że nie będzie tego tam w tle słychać, moi drodzy. Dobra. Mamy HP uzdrowione, jedziemy z koksem. Dlaczego mnie, kurde, ciśniecie, panowie? Czemu nie ciśniecie tych zombie, co tak se łażą? Kurde, na mnie się rzucacie. O co tu chodzi? Na nich się nie rzucacie, tylko na mnie się rzucacie, bez kitu. Nie kumam tego, co to są, kurde, za jakieś dziwne ten. Dobra, tu mamy kielich. Elegancko, zebrane. No nie wiem, co ja mam zrobić, żeby, kurde, nie być postrzegany jako jakiś taki, kurde, chuligan. Nie chcę być tak postrzegany, w dupie mam to. Aha, to tylko na tym to polega, że mam sobie tak to odpalić, okej. Nieźle. Nie wiem, nie kumam kompletnie. Jeżeli ktoś wie, o co z tym chodzi, to napiszcie mi w sekcji komentarzy, o co z tym chodzi, bo co tak to na razie odpaliłem i tyle, nic więcej. Dobra, gdzie jest ten klub cały zasrany? Gdzie to jest? Był ten klub. Kurde, widziałem go niedawno. Co ja, kurde, w Zomalejkę polazłem? Dobra, jestem z powrotem. Szukamy teraz, póki możemy. Mało mam tego, miejsca na... znaczy miejsca, Jezu. Daj, masz tą kartę, no cokolwiek. Co wy, nie chcecie przyjąć ode mnie karty, bo co? Co ja zrobiłem nie tak? A, nie wpuszczą mnie? Ja chyba wiem nawet, dlaczego mnie nie wpuszczą, bo ja wąsów nie mam. Pamiętam, że w tej misji trzeba było wąsy zabrać, tylko jakie mam zabrać te wąsy? Nie mam zielonego pojęcia, kompletnie, nie pamiętam tej planszy. Znaczy, pamiętam planszę samą w sobie, ale nie wiem, co tutaj trzeba było zrobić. Jak ja mam te wąsy zebrać? Lol? Co ja zrobiłem najlepszego? Unicorn Shield. I o co z tymi shieldami chodzi? Unicorn Shield. O co z tym chodzi? Bo ja nie kumam. Tutaj co, byle co, wciskałem i się okazało, że raptem, kurde, udało mi się zdobyć Unicorn Shield, ale po co to jest? Ktoś mi to wytłumaczy? Znaczy, wiadomo, wy mi dopiero to będziecie wytłumaczyć pewnie na bieżąco albo
po obejrzeniu odcinka, albo sam na to wpadnę, wiadomo o co chodzi. Ale to jest dziwne, bez kitu. Po co to mi? Gdzie ja mam to dać? Ten Unicorn Shield. Te shieldy w ogóle. Nie wiem, zajmijcie się może tymi też truposzami, głąby? Taka ciekawostka, nie wiem, cokolwiek. Może, ale to może, nie mam pewności. Może te shieldy są potrzebne na ten cmentarz, z którego zaczynaliśmy. To może być prawdopodobne bardzo. Pójdźmy. Bez kitu, tutaj to powinno być potrzebne, widzicie? O, coś się nam otworzyło. O kurde. Mamy walkę, kurde, z... Wow, jaki ten boss rush, kurde, tutaj. Znaczy, może nie boss rush, ale... Przeciwników mamy tutaj od zarąbania. Ale będzie czyszczenie. O kurde. Patrzcie, jak oni wszyscy w papę dostają równo. Wy nie wiecie, z kim wy zadzieracie, kurde, frajerzy. O! Aha! Czyli widzę, że teraz się, kurde, zaczyna dopiero. Ale lagi tu teraz będą. O, ja cię sunę. Czy on będzie spamował tymi zombiakami jak głupi? Ja właśnie widzę, ile ich tutaj przybywa. Wiecie co? A może by tak zmienić broń? Czekaj ta. Ale ich dojadę teraz, patrzcie na to. Wszyscy padają. A ty, frajerze, czemu nie padasz? Przyzwałeś te zombiaki i co, ty jesteś, myślisz, że ty jesteś nieśmiertelny? Nie ze mną te numery. Jak wszyscy, to wszyscy padają. Nie ma to tamto, kurde, że jakieś wyjątki. Ty też padniesz zaraz, gościu. Wyobraźcie sobie teraz, jak to musi lagować na zwykłej PS1-ce. A co dopiero na emulatorze. Ile tutaj jest napieprzonego tego wszystkiego. Oj, chyba on pada już. Tak mi się wydaje. On coraz ma mniej sił. Ten kapelutek, kurde. Znaczy ten kapelutek, ten koleś. Co ich tak wszystkich przyzwał. On ma coraz mniej siły, widać to po nim. O, padł. Padł, padł. Dobrze. Coś dostaliśmy. Ty, to jest broda i wąsy. Nikt mnie nie rozpozna. Elegancko. Ale patrzcie, jak dowalony numer, nie? Dara, walić was, kurde, frajerzy. Patrzcie, jak ja was jadę. Dara, idźcie spać już. Idźcie spać. Do trumny, ale już. Pod ziemię. Wszyscy? Patrzcie teraz na to. I już jesteśmy, kurde, elegancko ubrani. Widzicie to? Teraz sobie ustawimy rączkę, żeby nie było. Bo ja nie chcę, kurde, być postrzegany jako, kurde, osoba, która chce tutaj jakiś terror siać. Idziemy, kurde, z koksem. Idziemy tam. Podchodzimy i wchodzimy do klubu, jak gdyby nigdy nic. Gdzie jest ten klub? O, siemanko, witam. Troszeczkę mi ręka spadła, ale myślę, że to nie powinien być problem. A, miałem tylko do niego podejść w ten sposób, okej. Co tu się dzieje? Siemanko, witam serdecznie.
Ja tu przyszedłem sobie pobalować trochę. Chodźcie, łoimy drinki i jedziemy do rana z zabawą. Siemanko, co tam jak tam? Good stranger, you look for the Egyptian one. She was here. I told her what's been happening, but the Ripper, he's been working through all my girls. I think she's gone to find him. I tried to stop her, but she's a headstrong girl. If she means anything to you, you better find her before it's too late. Quick, hurry to the clock tower. But before you go, fortify yourself with this. Okay. O kurde, dostaliśmy eliksir. Fajnie. Mamy dodatkową elkę, 7 już. Elegancko. Clock Tower nam się otworzył. A raczej wieża zegarowa nam się otworzyła. Gdzie ona była? Ona tu gdzieś była, co nie? Tu była impreza na całego. To pamiętam. Tak, tutaj to było. Idziemy tam, moi drodzy. Co się dzieje? Jakaś cutscenka. Ale cwelisko z niego, co on odpierdzielił? Kije zabił. Tego to ja się kompletnie nie spodziewałem. Well, did you find her? And? Oh no, she's dead and it's all my fault. I'll never be able to forgive myself. Anyway, I'm picking up some bizarre signals from the cathedral. We must investigate. No, not me. Oh, come on. I'll quit. No, Dan, that's just what he wants. If we give up now, all of London will be his. And with London, the rest of the empire will follow. He can have it. I don't care. Dan! No i Daniel się poddał. Po prostu zabili jego ukochaną, teraz on nie ma już, że tak powiem, ambicji, by dalej cokolwiek robić. Kanały, o Jezu, na szczęście my to zrobimy w następnym odcinku, ale kurwa. The professor asked me to give you this. Alright, Dan, you've come a long way. I'd save if I was you. Tak, zapiszemy sobie tutaj. To by było na tyle, moi drodzy. Na dzisiaj koniec, że tak powiem, wrażeń. Mamy 2 kolejne odcinki nagrane. Prawie 4 godziny gry. No, troszeczkę dłużej nam to idzie, bo ja niestety jestem ślamazarą i muszę często wracać do poziomów, żeby sobie HP podładować. Ale mamy nową broń i jest to strzelba, jak widzicie. Czekajcie, gdzie ona jest? O, proszę bardzo, patrzcie, jaka strzelba. Elegancka. Teraz będziemy mogli się mścić na tym, kurwa... debilu, co zabił kije. Ja mam nadzieję, że wam się ten let's play podoba w sposób ciekawy, informatywny jest on prowadzony. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tych poziomach, co ja zwiedzam obecnie. To by było na tyle, moi drodzy. To byłem ja, czyli Pomidor.pl, to byliście wy, czyli widzowie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka, na Discord i tam na Instagrama. Linki są pozostawiane w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Medieval 2, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!